Dzień dobry, witam na moim kanale Odyniec Senior z tej strony. Jestem na parkingu i wybieram się, tu już skończyłem, wybieram się nad jezioro Sunowo. Dobrze? Sunowo. No ale zanim tam dojadę, muszę zakupy jakieś zrobić, bo lodówka woła o produkty, bo na pusto nie będzie chodziła. Także jadę do Kauflandu, no. Zrobię jakieś zakupy na 2-3 dni i będzie spokój. Jestem na plaży. Na plaży. Za dużo powiedziane, na plaży. Jezioro Sunowo, a jadę w kierunku Orzysz, Śniadrwy tam. I tak po drodze zajechałem tutaj, bo widzę, że jakaś plażyczka jest, ale na Google Map jak zwykle wyglądała całkiem inaczej. Wejdę tutaj, pochodzę i jadę w stronę Orzysza. Jestem już na plaży. Po plaży nie chodziłem, bo tutaj widzicie, świeży piach przywieźli. Przeleciałem tak, żadnych sygnałów nie ma. Wchodzę do wody. Skończyłem plażę pustą. Jestem w Orzyszu, na parkingu, przy jeziorze Orzysz. I tu jest plaża miejska. Ładna woda. Brak dziurek, oprócz tych, co teraz ryją, to są mini odyńce. Chyba tu nie grają za bardzo, ale poszukam tu też. Same kapsle. Dawno tutaj nikt nie grał. Bo chyba dzieci biegały. No, do następnego. Weszłem do wody. Tu jest dosyć płytko, potem jest z 10 metrów, fajnie, a potem nagle bup. I głęboko, także nie wkładam woderów. Monet nie ma, ale jakaś plomba. Nie wiem, na pewno to nie średniowieczna, współczesna. No coś takiego, nie wiem, potem rozszyfruję, co tu pisze. Czyściutka plaża, woda przezroczysta. Żadnych sygnałów, oprócz tej plomby i to zaraz z brzegu. Tu nic nie gubią, czy co? Może taka przezroczysta woda, że od razu znajdują. Zero sygnałów. Normalnie jestem w szoku. Jutro są organizowane tutaj zawody wędkarskie i zobaczcie, już flagi wystawiają i rozmawiałem z tymi, co tutaj pracują. Mówią, że tu chodzą non stop. Chodzę tu już trochę czasu i dopiero pierwszy sygnał taki w wodzie i kapsel. A tak to zero. Jeszcze trochę pochodzę, bo to jest bez sensu już. Jest pierwsza monetka. Co to jest? Oj, perelek. Oj, oj, oj. Ale fajna złotóweczka. Jest następna monetka. To jest chyba 5 grosz. Koniec. Czyściuszko. Oprócz tego, co znalazłem, dwie monetki. Same śmieci. Jestem na plaży. Nowe guty. Bardzo wieje, także sorry, ale będzie głośno. Zobaczcie, jak plaża wygląda. Yellow. Ale jest gdzie chodzi. Godzina przed 6 rano. Sprzęt gotowy. Idę tam. Bo fantów się za bardzo nie spodziewam, bo tu się chyba nie kąpią za bardzo. Ale poszukam, bo jest to okazja. Na plaży same kapsle i inne śmieci. Wchodzę do wody. W wodzie na razie same takie coś. Sygnały bio ekstra. Ale to jest śmieć niestety, Alu. Takie coś tylko, kurde, tu znajduję. Nic więcej nie ma. Poszukam z wami. O, coś tu pikło w końcu. Spróbuję to wykopać. To jest bardzo twardo. No. Jedna część już jest. Och. Szkiełku do torby. Kończę. Powiem tak. Woda jest czyściutka, można bardzo daleko wejść, tam za te boje nawet, tam jak te łabędzie są, ale
sygnały są fajne, ale wszystko kurde z polmosu. Tu jest niedaleko tak zwana krowia plaża. Chyba one idą na tą plażę. Następna grupa idzie. Jadę na krowią plażę, może jakieś rogi, poroża znajdę. Jezioro Seksty, polebika biwakowe, Binuga Młyńska. Tu jestem. Tutaj zostanę na noc. Jest chłodny poranek. No, jestem gotowy. Sprzęt gotowy. Idziemy do wody. Jest pierwsza miedziucha. Co to jest? Ale biło niesamowicie. Jest pierwszy grosik. Do następnego. Nieraz, żeby wykopać, to trzeba kilka razy ładnie się kopnąć. Jakieś śrubki. Ale złota nie ma na razie. Tutaj nie, ale bardziej tam na zachód te jeziorka. Już nie pamiętam nazw. Na jednym takim tym trzy kotwice wyciągnąłem magnesem. Magnesem? Tak. Neodymem. Neodymowym, bo ja też mam. Ale wszystkie były aluminiowe, a magnes tego nie ciągnie. Magnes nie ciągnie. Ale się zaczepiły tak, że wyszły. Jest następna monetka. Co to jest? 5 zł z PRL-u. Ha. Patrzcie się, łyżeczkę znalazłem. Nierdzewka do śmieci. Następna monetka. Co to jest? 5 groszy współczesne. Jest następna monetka. 2 grosze. Coś się pokazuje. Znowu jeden grosik. Nie odpaliła. Nie odpaliło GoPro. Znowu jest znowu monetka, ale jeden grosik. Same grosiki, kurczę. Nic mocniejszego, większego. Bateria. Jest coś tu jeszcze? Nic więcej. Następna zdobycz. Łyżka jest. Teraz mam nóż. No, ta plaża już jest zrobiona. Jeszcze tam, z tamtej strony została. Cierko, tutaj za bardzo nie gubią ludzie. Więcej tu łodziami przypływają. Jest piękna pogoda, jest weekend. Czas na grilla. Mam tu dzisiaj dwie nóżki do zrobienia. No to kładziemy. Zostaję tu na noc. Pocznę sobie trochę, bo jeszcze, ale jeszcze mam jedną plażę do zrobienia przecież. Jeszcze nie kupiłem, może nie tyle nie kupiłem, co nie spotkałem takiej pokrywy, żeby to elegancko nakrywać. Jeszcze parę minutek i będzie jedzonko. No i gotowe. A może jeszcze trochę wrócę. Pyszności. Palce liczać. Tamta plaża w samej kapsle. Wróciłem z powrotem na tą. Tutaj coś zawsze wyłowię. Teraz lecę po kolei. Jedna przy drugim, także wyczyszczę ją dokładnie. Właściciel mi powiedział, że mogę jeszcze dzień zostać gratis. Chodzę już godzinę ponad, wreszcie jeden grosz, ale po sobie chodzę i znajduję. Po pół godzinie następny grosik. Same grosiczki. I nic więcej. Czas wyrzucić to wszystko. Skarbów nie znalazłem. Czas na podsumowanie moich dwóch plaż w sumie i jak zwykle szału nie ma. Stara piątka, stara złotówka i jednogroszówki i pięciogroszówki dwie. Komplet bez widelca. To kiedyś znalazłem i znalazłem w torbie dopiero teraz. To jakieś dzieci nada. To jest, jak to się nazywa? No kurde, patrzcie, no nie wiem, co to, jak to się nazywa. Plomba.
nie wiem od czego. To jakaś dziwna rzecz. Co to jest, to nie wiem. Może z haka jakiegoś. O, na pewno tak się mi wydaje. Te pieniążki wszystkie rzucam do jednego, do jednej tej. Tutaj. Zobaczcie, ile już tego mam. Ponad kilogram tego będzie. To są wszystko PRL-y, które nie da się wyczyścić. Jedno groszówki. No, bez, nie ma sensu tego. O, no, jakaś ładna się nawet trafiła. Szkoda czasu na to. Kiedyś to zostawię gdzieś w pudełku i ktoś znajdzie, niech się on martwi. O. No dzisiaj zostaje na noc tutaj, tak jak mówiłem. Wyczyściłem mu plażę tutaj, gdzie są te bojki. Raz przeszłem rano, potem jeszcze drugi raz po sobie i znalazłem tyci. Także i po sobie znalazłem, ale nie chodziłem tak jak teraz. Teraz szłem tak jak zawsze chodzę. Jeden przy drugim i naprawdę tu nic już nie ma takiego, co by można byłoby skaleczyć nogę czy coś. Wszystko co dało się, piszczało, wykopałem. Facet dlatego był zadowolony i powiedział, że sam zażartowałem, że za wyczyszczenie plaży mu wystawię rachunek. Mówi 30 zł. To wszystko by było na temat tego filmu. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam wszystkich i widzimy się na następnym odcinku.